Kochani, kim dla was jest Jezus? Czy zastanawialiście się w swoim życiu, kim dla was jest Jezus? Ja zadawałam sobie to pytanie. Kim jest Jezus? Czy w ogóle jest ważną osobą w moim życiu? Czy ja go znam? Czy dla mnie jest Bogiem? Czy jakąkolwiek rolę odgrywa w moim życiu? Zadaliście sobie to pytanie, kim dla was jest Jezus? Kim chcecie, żeby był dla was Jezus? Dla mnie Jezus jest moim Bogiem, ale jest też tym, z kim ja sobie układam każdy kolejny dzień. Każdy kolejny dzień nie jest dla mnie tylko jakąś imaginacją czy kimś, kto nic nie może. Jest dla mnie tym, przez którego imię dzieją się rzeczy w moim życiu. Przez Jego imię pozbyłam się raka w mojej piersi. Przez Jego imię, przez moc, która jest w Jego imieniu, przez Jego śmierć na krzyżu, uwierzyłam w to, że poniósł na krzyż moją chorobę tarczycy. Zostałam uzdrowiona. Przez Jego imię został uzdrowiony mój mąż, który miał nadciśnienie. Jego kolano, które było do operacji. W imieniu Jezusa kładę ręce na moje dzieci i są uzdrawiane. Każdy wirus, każda bakteria, każda choroba zgina się na imię Jezusa. Każde zniewolenie na imię Jezus musi zgiąć swoje kolana. W Nim mamy uwolnienie, uzdrowienie. Ale ja z Jezusem żyję także na co dzień, bo On przyszedł po to, umarł za nas po to, ażebyśmy każdego dnia mieli szczęście, ażebyśmy doświadczali realnie Jego w swoim życiu. I ja z Jezusem układam sobie każdy dzień. Ja mówię w imieniu Jezusa, ten dzień będzie dobry. Ja tak sobie układam plan zajęć. Mówię w imieniu Jezusa, będzie to dobry dzień, gdzie wszystko będzie poukładane, gdzie nic się nie wydarzy, bo to imię ma moc. W imieniu Jezusa kładę ręce na chorych i dzieci się uczą i dzieci są uzdrawiane, uczą się doskonale. Każdy dzień sobie projektuję z Jezusem. To jest realny Bóg, Bóg, który ma moc, Bóg, który działa każdego dnia w moim życiu. Ja sobie odpowiedziałam na to pytanie, kim jest Jezus, kim chcę, żeby dla mnie był, jak ja chcę żyć, czy chcę żyć z Nim. Zawołałam do Niego, daj mi się poznać. Jeżeli jesteś Bogiem, to daj mi się poznać. Daj mi się poznać, jakim Bogiem jesteś. Czy to prawda, że jesteś miłością, tak jak mówią? I On przyszedł do mojego życia z miłością. W moim życiu z pozoru wszystko było dobrze poukładane, ale ja wiedziałam tak naprawdę, że jest tam dużo pustki. Że ani pieniążki, które mam, ani dom, ani samochód, ani wykształcenie nie zapewnia mi tego, czego pragnę, że ciągle wchodzę na to drzewo wyżej, ciągle widzę te złoto, które daje świat, ale w ustach tak naprawdę czujesz błoto. I ja to widziałam. Widziałam, że ten świat mi nie daje, że pragnę więcej i nie ma tego zaspokojenia. I w tym momencie mojego życia poznałam Jezusa i zawołałam do Niego. Jeżeli to jest prawda, że umarłeś za mnie na krzyżu, że wziąłeś każdą chorobę i każde cierpienie, to ja Ciebie chcę i chcę Ciebie poznać. I przyszedł Jezus do mojego życia i zaczął działać realnie. Ja powierzyłam Mu moje życie i On się pojawił, tak? I tak u każdego z was może się pojawić. W jakimkolwiek jesteś miejscu, pustki, na zakręcie swojego życia, uzależniony, chory, czy nie wiesz, jak dalej żyć, jak dalej iść. Wystarczy, że zawołasz do Niego. Jezu, choć nie wiesz teraz, kim dla Ciebie jest, zawołaj, przyjdź do mojego życia, chcę Cię poznać, jakim jesteś naprawdę. Objaw mi się i pokaż, i On przyjdzie. Chcesz być uzdrowiony? Przyjdź do nas, położymy na Ciebie ręce, zostaniesz uzdrowiony. Z jakiejkolwiek choroby, bo każda choroba zgina swoje kolana na Jego imię. Chcesz być uwolniony? Przyjdź do nas, uwolnimy Ciebie. Zobaczysz, że jest realna moc w imieniu Jezus. Moc, która zmieniła moje życie. Każdego dnia zmienia moje życie. Każdego dnia kształtuje moje życie. Także jestem szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli chcesz tego doświadczyć, przyjdź i nas sprawdź. Przyjdź i poznaj Jezusa, którego my znamy. Jezusa, który naprawdę działa w życiu. Jezusa, który niesie szczęście, uwolnienie do naszego życia. Jeżeli chcesz tego doświadczyć, zapraszamy Cię do nas.